Witam wszystkich na moim kanale Tęsknota za Prawdą. Nazywam się Daniel Long, a obok mnie siedzi moja kochana żona Robin. Witam wszystkich. Jaka jest różnica między osądzaniem a rozsądzaniem? Czy wskazywanie błędów jest złe? Czy źle jest mówić o nauczycielach, kaznodziejach i otwierać Słowo Boże, porównując to, co mówił w imieniu Boga, właśnie z Biblią? Czy też jest to dotykanie się pomazańców Pana? W tym wideo będziemy omawiać różnicę pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami. Myślę, że mamy dobry werset na sam początek, szczególnie dla ludzi, którzy przeszukują Pismo Święte. Dzieje apostolskie, rozdział 17, wersety od 10 do 11. Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Berejczycy zostali nazwani szlachetnymi za badanie Pism. Oni nie zachowali się tak wobec obcych, to był apostoł Paweł. Bez wątpienia słyszeli o nim i o Sylasie. To był sam apostoł, a mimo to codziennie otwierali Pismo Święte, aby sprawdzić, czy to, co mówił apostoł Paweł, jest prawdą. My również powinniśmy tak robić nawet wobec naszych pastorów. Tak, w pewnym sensie musimy ważyć wszystko, co mówi pastor, nauczyciel, a nawet nasz brat w Chrystusie wobec tego, co mówi Słowo Boże. Także co mówi YouTuber, powinniście otwierać Pismo Święte, aby zobaczyć, czy to, co mówimy, jest prawdą. My jesteśmy tylko świeckimi ludźmi, którzy otwierają Słowo Boże i choć mamy nadzieję, że nasze filmy są pomocne, to i tak powinniście osądzać to, co mówimy. My i nikt inny nie jest ponadto. O nie, ja myślę, że Benny jest ponadto. O tak, Benny, on może być ponadto. Obejrzyjcie ten klip. Widziałem wielu mężczyzn, którzy upadli za dotykanie się kaznodziejów. Nigdy się ich nie dotykaj. Nigdy. Kenneth Copeland zachorował pewnego dnia. Pewnego dnia bardzo zachorował. I zapytał, Panie, dlaczego jestem chory? A Pan odpowiedział, bo dotknąłeś się Bennego. Wypowiadałeś się przeciwko Bennemu w Australii. Ken Copeland przyszedł do mnie i powiedział, bracie Benny, byłem w Australii. Rozmawiałem prywatnie z niektórymi kaznodziejami i zaatakowałem cię. Przyszedłem prosić cię o wybaczenie. I spytałem, Ken, dlaczego to robisz? Dlaczego prosisz o wybaczenie? I on odpowiedział, jeśli nie poproszę cię o przebaczenie, Bóg nigdy mi nie wybaczy. Szanuję go za to. Powiedział, w Australii byłem tak chory, że nie mogłem nawet głosić kazań. Więc zapytałem, dlaczego, Panie? I Pan mi odpowiedział, ponieważ dotknąłeś się Bennego. Idź i proś go o przebaczenie. Boży człowiek przyszedł do mnie i powiedział, dotknąłem ciebie i nigdy więcej tego nie zrobię. Bracie, byłem wstrząśnięty, kiedy to zrobił, ponieważ Boży człowiek zrozumiał zasadę Królestwa. Od tamtego dnia zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Nigdy nie zapominaj tego, co powiedziałem. Nie dotykaj pomazańca. Nawet demony nie wypowiedzą niektórych rzeczy, które chrześcijanie mówią przeciwko człowiekowi Boga. Demony mówią, znamy Jezusa i znamy Pawła, a ty kim jesteś? Demony rozpoznają namaszczenie na człowieku. Demony rozpoznają namaszczenie, a niektórzy wierzący są ślepi jak nietoperze. Demony ani razu nie zaatakowały Syna Bożego. Demony ani razu nie powiedziały, że jest z diabła, bo wiedzą, co jest z diabła, a co nie. Demony uznają autorytet pomazańca Bożego. Dlatego powiedziały, nie dręcz nas przed naszym czasem. Ale niektórzy chrześcijanie nawet nie wiedzą, co demony wiedzą lepiej od nich. Uważaj na to, co mówisz, to do ciebie wróci. Jestem na scenie, podnieś ręce wysoko. Jeśli ci pomazańcy rozrabiają, niech Bóg się nimi zajmie. Nie dotykaj ich. Mój bracie, moja siostro, uważaj, jeśli podnosisz głos przeciwko człowiekowi Bożemu. Nawet jeśli ten człowiek jest niegodziwy, przyjdzie na ciebie choroba.
Nie dotykaj Benego. Biblia jasno mówi, że mamy osądzać tych, którzy są w kościele. Nie mamy osądzać ludzi spoza kościoła. Ich osądzać ma Bóg. Ale Pismo Święte mówi jasno, Robin, że mamy osądzać ludzi, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. Masz rację. Jestem teraz przy pierwszym liście do Koryntian, rozdział 5, wersety od 9 do 13. Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych. Więc tutaj w pierwszym liście do Koryntian mamy opisaną niemoralną osobę w kościele, która jest w seksualnym związku ze swoją macochą. I Koryntianie zamiast zająć się tą sprawą i usunąć go ze społeczności, są z tego dumni. I Paweł mówi, nie tak, powinniście osądzać tę osobę, powinniście rozważyć, co zrobiła, przedstawić to przed zgromadzeniem, a następnie powinniście ją usunąć, oddając takiego człowieka szatanowi. 1 Koryntian, rozdział 5, werset 5. Kolejną rzeczą, którą robią tacy ludzie jak Benny Hinn, Kenneth Copeland i inni, jest użycie wersetu z drugiej księgi Kronik i z psalmu, który mówi, nie dotykajcie moich pomazańców. My anointed ones. All right. And so, oto klip z Dagiem Howardem Millsem. Dag Heward Mills. Mills. Mm-hmm. Yes. Is he? Widzisz ten olej? Is he the oil? Patrz uważnie. Watch it. See this oil. Kiedy mnie atakujesz, ponieważ jestem namaszczony, najpierw uderzasz w olej, zanim uderzysz mnie. Uderzasz w olej, zanim uderzysz mnie. Więc uderzasz w namaszczenie. Tak więc jeśli coś cię obraża lub coś ci się nie podoba, po prostu odejdź. Kiedy uderzasz, uderzasz w namaszczenie. Dlatego powiedziałem, nie dotykaj człowieka. Nawet jeśli jest opętany i sypia z czarownicą, nie dotknę go, nie podniosę na niego ręki. Staram się tak robić przez całe życie. Nie chcę uderzyć w namaszczenie lub w namaszczoną osobę. Uderz. Uderzasz tylko w Ducha Świętego. Więc innymi słowy, nie masz kwestionować niczego, co mówi fałszywy nauczyciel. Masz przyjąć wszystko, co mówi jako prawdę i Ewangelię. Możesz mieć duże kłopoty, jeśli dotkniesz pomazańca Bożego. Jeśli podniesiesz swój głos przeciwko człowiekowi Bożemu, nawet jeśli ten człowiek Boży jest niegodziwy, przyjdzie na ciebie choroba. Więc w zasadzie umrzesz, jeśli dotkniesz pomazańca Bożego, co jest bardzo wygodne dla nauczyciela, który postępuje wbrew Pismu Świętemu. Tak, bardzo wygodne. Lubią oni używać werset z pierwszej księgi Kronik 16:22, który mówi, nie dotykajcie moich pomazańców, a moim prorokom nie czyńcie nic złego. Używają tego fragmentu w kółko i nigdy nie podają ci go w kontekście. Ale jeśli po prostu przeczytasz ten werset w kontekście, dowiesz się, że to nie ma nic wspólnego z tym, co mówią ci nauczyciele. Dlaczego tego nie zrobimy? Zacznijmy od wersetu 14 pierwszej księgi Kronik, rozdział 16 i przeczytajmy do tego fragmentu. On jest Panem naszym Bogiem, Jego sądy na całej ziemi. Pamiętajcie zawsze o Jego przymierzu, o słowie, które nakazał po 1000 pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem i o przysiędze złożonej Izaakowi. Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, jako wieczne przymierze dla Izraela. Mówiąc Tobie, dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa. Kiedy było was niewielu, byliście nieliczni i obcy w niej.
I wędrowali od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu. Nikomu nie pozwolił ich krzywdzić, nawet karcił królów z ich powodu, mówiąc: nie dotykajcie moich pomazańców, a moim prorokom nie czyńcie nic złego. Tak więc Robin, czytając ten fragment w jego kontekście, biorąc ten jeden odizolowany werset, który nauczyciele tacy jak Doug wyrywają z kontekstu i umieszczając go z powrotem w jego kontekście, czy widzimy, że mówi on o współczesnych, charyzmatycznych prorokach i apostołach? To nie jest to, co ja z tego wnioskuję. Myślę, że fragment ten mówi o narodzie izraelskim, tak, mówi o Izraelu. A Księga Rodzaju 20, werset od 6 do 7 jest naprawdę dobrym przykładem zrozumienia tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Tak, w tym fragmencie mowa jest o Abimeleku, który zatrzymał Sarę dla siebie. Wtedy Bóg powiedział mu we śnie: wiem, że uczyniłeś to w prostocie swego serca, dlatego powstrzymałem cię, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. Teraz więc zwróć żonę mężowi, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za ciebie, a będziesz żył. Jeśli jej nie zwrócisz, wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszystko, co jest twoje. W tym fragmencie Bóg nazwał Abrahama prorokiem. Powiedział Abimelekowi, że Abraham jest prorokiem. To dobry przykład tego, o czym mówi fragment pierwszej księgi Kronik. W naszym wideo mamy mnóstwo klipów dotyczących nie dotykania, nie osądzania pomazańców Bożych. A teraz jeden z nich, w którym występuje arcybiskup, nie pamiętam jak on się nazywa, po prostu nazywamy go arcybiskupem. Kiedy masz do czynienia z tym człowiekiem, to masz do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem. To nie są żarty. To jest człowiek Boga? To jest człowiek Boga? I to jest człowiek Boga? Nie postępuj z nimi tak, jak postępujesz z ludźmi ze świata. Kiedy ich dotykasz, dotykasz pomazańca Bożego. To przymierze, które mam od Boga. Jeśli mnie dotykasz, to jesteś skończony. To jest niebezpieczna strefa. Jeśli nie masz nic dobrego do powiedzenia, zamknij buzię. Od dzisiaj składam na was namaszczenie z ręki Boga. W imieniu Jezusa oświadczamy, że każda ręka wyciągnięta do życia tego człowieka, która jest zła i chce spowodować zniszczenie i śmierć, nie odniesie sukcesu. Twoje usta będą płomieniem ognia. To, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. To, co rozwiążesz na ziemi, rozwiążesz i w niebie w imieniu Jezusa. Masz namaszczenie i nikt cię nie dotknie. Możesz iść wolny w imię Jezusa. Bądźcie ostrożni od dzisiaj. Nie zbliżajcie się, chyba że macie dobre rzeczy do powiedzenia. Więc problem, który mam z tym niedotykaniem i nieosądzaniem pomazańca Bożego jest taki, że mogą oni robić cokolwiek zechcą. Nie mają żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek brata w Chrystusie. Po prostu mają we wszystkim pełną swobodę. Tak, to prawda. I pokazują to na przykład w wyciąganiu pojedynczego wersetu z kontekstu. Przeczytaliśmy ten werset w jego kontekście i zobaczyliśmy, że nie ma on nic wspólnego z tym, o czym oni mówią. I tak przy okazji chcę coś szybko powiedzieć. Ten, którym ten człowiek kładł ręce, to nie był Benny Hinn. Kiedy Robin i ja po raz pierwszy zobaczyliśmy ten klip, zapytaliśmy sami siebie: chwileczkę, czy to jest Benny Hinn? Nie, to nie on. Może to jego sobowtór? Mówiąc o wersecie nie dotykaj pomazańców, który wyrwano z kontekstu, chcemy przejść do wersetu nie osądzaj, który często również jest wyrywany z kontekstu. Pozwólcie, że przejdę do Ewangelii Mateusza, rozdział 7, wersety od 1 do 5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. I jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. A czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, gdy belka jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twego brata. To jest bardzo znany werset, który słyszysz nie tylko od ludzi z kościoła, ale także spoza kościoła. Nie osądzaj, żebyś sam nie był osądzony. Ale tu nie jest mowa o tym, by nie rozeznawać, rozsądzać.
Ten fragment nie dotyczy tego, że nie mamy otwierać Słowa Bożego i porównywać tego, co nauczający mówi w imieniu Boga, ze Słowem Bożym. To jest tak, jakby Słowo tu mówiło, upewnij się, że dokonałeś samosprawdzenia, że jesteś we właściwej relacji z Panem, zanim pójdziesz i wskażesz bratu, jaki może być jego problem. I właśnie o to tutaj chodzi. Jest to sprawa skierowana do brata. Paweł daje naprawdę dobry przykład tego w liście do Rzymian, kiedy mówi o składaniu ofiar z pokarmów bożkom i nie osądzaniu brata w tym kontekście. Chodzi tu właśnie o brata. Jakub jasno mówi, że nie każdy ma być nauczycielem, ponieważ nauczyciele są poddawani wyższym standardom. Mamy ich osądzać, a to znaczy, że mamy osądzać to, co mówią w imieniu Boga, porównując do Słowa Bożego. Nie ma znaczenia, jaki to nauczający i nie ma znaczenia, z jakiej platformy nauczają. Czy jest to nauczyciel w szkółce niedzielnej, pastor, youtuber, czy podcaster. W zasadzie każdy, kto otwiera Słowo Boże i mówi z niego, powinien być osądzony zgodnie z tym Słowem Bożym. Więc przeszliśmy przez te dwie sekcje, takie jak osądzanie i kto jest pomazańcem, więc chcę wiedzieć, kim właściwie są pomazańcy Boga, ponieważ wszyscy ci nauczyciele twierdzą, że to oni są pomazańcami Boga. Co mówi na ten temat Biblia? Więc spójrzmy na pierwszy list Jana, rozdział 2, wersety od 18 do 25. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że Antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów, stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami, lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czyż nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A to jest obietnica, którą On nam dał. Życie wieczne. Więc według pierwszego listu Jana, rozdział 2, werset od 18 do 25, a szczególnie werset 20, wszyscy chrześcijanie są namaszczeni, ponieważ otrzymaliśmy Ducha Świętego. Nie oznacza to, że jesteśmy moimi Chrystusami, ponieważ jeśli spojrzysz na angielskie słowo anointed, jest ono tłumaczone w Grece w innych miejscach jako Chrystus, ponieważ Chrystus jest pomazańcem. Myślę, że kiedy spojrzysz w Starym Testamencie na to, kto był namaszczony, to byli to ludzie do specjalnych usług, kapłani. Cóż dzisiaj, my wszyscy jesteśmy ciałem wierzących, kapłaństwem Pana. Więc wydaje mi się, że werset 20, kiedy mówi, że zostaliśmy namaszczeni przez Świętego, to wszyscy mamy udział w tym przywileju bycia ambasadorami Chrystusa, jak najbardziej. A teraz spójrz na drugi list do Koryntian, rozdział 1, werset 21 do 22. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek. Więc ci z nas, którzy mają Ducha Świętego, to właśnie oznacza bycie namaszczonym. Otrzymaliśmy Ducha Świętego w momencie naszych nowych narodzin. On mieszka w każdym chrześcijaninie. I jak powiedzieliśmy w innym naszym filmie, nie potrzebujesz więcej Ducha Świętego, dostajesz Go w pełni w momencie Twojego nawrócenia. Więc ci, którzy są namaszczeni, to wszyscy chrześcijanie, zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, otrzymaliśmy Ducha Świętego, On króluje i mieszka w nas. Ale masz też Jima Bakera i inni, którzy mówią to. Straszniejsze od całego buntu jest dla mnie to, gdy dotykasz Bożego pomazańca. Chodzi o to, że Bóg powiedział, nie dotykaj mojego pomazańca. Ale oni czują, że mają prawo rozróżniać, kto jest od Boga, a kto nie. Byłabym bardzo z tym ostrożna. Nie wiem, której części nie osądzaj, my nie rozumiemy. On powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I to jest bardzo uwalniające. Uwalniające słowo, wiesz, po prostu nie sądźcie. Ale działania wojenne trwają. Nie bądźcie ich częścią. Nie bądź tym, który rzuca ogniste strzały. To pochodzi od szatana, a nie od ludu Bożego.
Skąd wiemy, że ludzie są zbawieni? Wiemy po miłości. On powiedział, że po owocach ich poznacie. Mówił o tym niedawno, może to oglądałeś? Po owocach, którymi są miłość, radość, cierpliwość, łagodność, dobroć. Ludzie Kościoła, jesteście chorzy, jeśli w tym uczestniczycie. Wiesz, że przechodzisz ze śmierci do życia, bo kochasz. Czy możesz sobie wyobrazić szkody, jakie Tobiasz i Sanballat mogliby wyrządzić Nehemiaszowi, gdyby mieli internet? Fora dyskusyjne, media społecznościowe. Internet musi być dziś ulubionym narzędziem szatana. Ludzie Kościoła, jesteście chorzy. Było tam tak wiele rzeczy, które były po prostu błędne. Po pierwsze, pomyślałam o wersecie, w którym Jezus powiedział, że nie przychodzę przynieść pokoju, ale miecz. Więc wiadomo, że będą problemy. Będą podziały w Kościele. To ironia, że Jim Baker powiedział to, co powiedział. Facet, który spędził nie wiem ile lat w więzieniu za oszukiwanie swoich słuchaczy i kradzież ich pieniędzy. A teraz mówi, że poznacie ich po owocach. Tak, Jim, znamy cię po twoich owocach, bracie. Spodobało mi się, gdy powiedziała, nie sądźcie, to takie uwalniające. I to jest bardzo uwalniające. Uwalniające słowo, wiesz, po prostu nie sądźcie. Tak jest, bardzo uwalniające. Ale Biblia jasno mówi, że mamy wskazywać fałszywych nauczycieli, takich jak Jim Baker. Jim Baker jest fałszywym nauczycielem. On jest kłamcą i na takich ludzi my mamy wskazywać. I jako przykład służyć nam może Jezus, który wskazywał fałszywych nauczycieli, prawda? Wydaje mi się, że mamy kilka wersetów. Tak, Ewangelia Mateusza, rozdział 23, werset od 24 do 28. Ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkie nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Chcę tu zwrócić uwagę na coś, o czym pomyślałem w trakcie czytania tego wersetu. Ty i ja zostaliśmy nazwani faryzeuszami w komentarzach do naszych filmów. Inni youtuberzy również, mój przyjaciel. Steve Kozar został nazwany faryzeuszem. Chris Roseborough, Justin Peters. Wielu z nich zostało nazwanych faryzeuszami. Prawdziwymi faryzeuszami nie są ci, którzy wskazują na fałszywe nauczanie. To nie ci, którzy otwierają Słowo Boże i porównują to, co mówią ci nauczyciele z Pismem Świętym. Faryzeusze to Benny Hinn, Jim Baker, Kenneth Copeland, wszyscy ci mężczyźni i kobiety, którzy grożą palcem i mówią, że jeśli wypowiadasz się przeciwko jakiemuś fałszywemu nauczycielowi lub fałszywej nauce, to jesteś faryzeuszem i masz religijnego ducha. Chris Roseborough i Steve Kozar zrobili fantastyczny filmik o faryzeuszach i o tym, kim jest faryzeusz. Umieszczę link do tego filmu w opisie. Ma on około 1.5 godziny, a może trochę więcej niż 1.5 godziny. Ale jest fantastyczny i naprawdę pokazuje, że faryzeusze to nie ludzie tacy jak Steve Kozar, Chris Roseborough, Justin Peters, wskazujący na fałszywych nauczycieli. Faryzeusze to Jim Baker, Benny Hinn i każdy inny, kto posługuje się Słowem Bożym w bluźnierczy i zły sposób, nauczając takich rzeczy jak teologia słowa wiary, teologia dobrobytu i tym podobne. Teraz mamy jeszcze kilka wersetów. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, zaczynając od wersetu 16. Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności, a ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenaios i Filetos, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. I w tym fragmencie widzimy, że apostoł Paweł wywołuje ich po imieniu.
Bo słyszeliśmy też, że nie powinno się wywoływać imion, nie powinno się wymieniać po imieniu, to jest złe i to jest osądzanie. Ale apostoł Paweł to robi i inni też to robią. Na przykład apostoł Jan robi to samo. Trzeci list Jana, wersety od 9 do 10. Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Więc zgodnie z tym fragmentem Pisma Świętego mamy wywoływać nauczyciela po imieniu. Oto dobry klip R.C. Sproula, który zapomniałem odtworzyć wcześniej, a który podaje różnicę między osądzaniem a rozeznawaniem. Jezus był najbardziej kochającą osobą, jaka kiedykolwiek żyła, i powiedział: ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Nie osądził w sensie potępiającym, ale z pewnością dokonał osądu polegającego na rozeznaniu. I tu właśnie często popełniamy błąd, gdy Biblia mówi nam, że nie należy osądzać. To ma na myśli to, że nie mamy mieć ducha potępienia wobec upadłych ludzi. Mamy ich kochać, troszczyć się o nich, modlić się za nich i wszystkie te sprawy, ale nadal mamy mieć rozeznanie, by móc odróżnić to, co sprawiedliwe, słuszne, od tego, co niesprawiedliwe, niesłuszne. Sam Chrystus nakazał nam uważać na fałszywych proroków. W tym samym rozdziale, w którym Jezus mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, w Ewangelii Mateusza 7:1, w tym samym rozdziale, który jest rozdziałem kazania na górze, mówi on: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Yeah, sound familiar? That's what Jim Baker just said. Znajomo. To samo powiedział Jim Baker, wiesz, że rozpoznasz ich po owocach, powinieneś kochać i tym podobne. Tak, to prawda, że Biblia mówi, że owocem ducha jest miłość, pokój, dobroć, łagodność, ale nie o tym tu mówimy. Więc w tym samym rozdziale, który jest rozdziałem kazania na górze, gdzie Jezus mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, mówi również, że mamy strzec się fałszywych nauczycieli proroków. I to jest w pewnym sensie osądzanie, bo trzeba patrzeć na owoce ich nauczania. Trzeba rozróżniać, czy to, co mówią, jest biblijne, czy niebiblijne. Trzeba to robić. Tak się właśnie ustrzegamy przed fałszywymi prorokami. Więc Jezus miał wiele do powiedzenia o fałszywych nauczycielach. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety 24 do 26. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Jezus mówił dużo o fałszywych nauczycielach. Paweł również mówił dużo o fałszywych nauczycielach. Kiedy ty i ja siedzieliśmy i przechodziliśmy przez to, co zamierzamy powiedzieć, i patrzyliśmy na materiały przygotowane do tego wideo, oboje stwierdziliśmy: wow, Biblia naprawdę mówi wiele o fałszywych nauczycielach i wskazywaniu na nich. Wiedziałem, że tak jest, ale kiedy zaczynasz szukać tych fragmentów, otwierając Pismo Święte, to widzisz, że jest ich bardzo wiele. Spójrz na to, co apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 6, wersety od 3 do 6. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Mamy wielu nauczycieli w widzialnym kościele, którzy wierzą, że pobożność jest środkiem do osiągnięcia zysku cielesnego. Całe przesłanie Ewangelii Dobrobytu dotyczy zdobycia pieniędzy i dóbr materialnych.
material possessions. That's what these men to jest to, co ci mężczyźni i kobiety kochają i wierzą, że Chrystus umarł za ciebie, abyś mógł mieć te rzeczy. Przechodzimy więc teraz do Tytusa i do kontekstu fragmentu, na który teraz spojrzymy. Paweł daje Tytusowi instrukcję dla pastora. Jedną z rzeczy, którą ma robić pastor, jest możliwość udzielania instrukcji w zakresie zdrowej doktryny, a także upominania tych, którzy się jej sprzeciwiają. Tak więc każdego, kto sprzeciwia się zdrowej doktrynie, a byłby nawet nauczycielem w kościele, Tytus miał upominać. Zacznijmy od wersetu 10 listu do Tytusa, rozdział 1. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. I chcę powiedzieć wszystkim wam, uczonym w piśmie, faryzeuszom, łowcom herezji, wszystkim wam, którzy krążycie wokół, wyłapując małe kawałki doktrynalnego błędu z oczu każdego, dzieląc ciało Chrystusa i kłócąc się o drzazgi i doktrynalne włosy, rozpraszając się i tracąc nasz czas, kiedy świat zmierza do piekła. Mówię, zejdźcie z drogi Boga, przestańcie blokować Jego mosty, bo Bóg was odstrzeli. Ktoś mnie atakuje z powodu czegoś, czego uczę? Pozwól, że coś ci powiem. Bracie, uważaj. O Boże, w niebie, żebym ja tak mógł. Wiesz, szukałem jednego wersetu w Biblii, ale nie mogę go znaleźć. Wersetu, który mówiłby, że jeśli nie lubisz takiego człowieka, to go zabij. Naprawdę chciałbym znaleźć taki werset. Nie wymieniajcie imion ludzi w swoim programie radiowym, w swoim programie telewizyjnym, myśląc, że wykonujecie służbę Bożą. Nie wykonujecie jej. Jesteście śmierdzący. Mówię wam szczerze, co o tym myślę. Czasami chciałbym, żeby Bóg dał mi karabin maszynowy Ducha Świętego. Tak więc apostoł Paweł nie powinien był nigdy wskazywać imion, nie powinien był wymieniać imion. Apostoł Jan nie powinien był wymieniać imion. Jezus nigdy nie powinien był wskazywać palcem na faryzeuszy i nazywać ich pobielanymi grobami. Biblia jasno mówi, że mamy wskazywać fałszywych nauczycieli. Mamy osądzać ich wypowiedzi na podstawie Pisma Świętego, wskazywać ich i ostrzegać ciało Chrystusa przed ludźmi takimi jak Benny Hinn, Jim Baker, Kenneth Copeland i wieloma innymi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeśli Pan pozwoli, zobaczymy się w przyszłym tygodniu.